Witam Państwa serdecznie na moim kanale Natalia Samarec, Zdrowie, Uroda i Fitoterapię. Dziś Wam pokażę, jak zrobić zdrową, fermentowaną, czarną herbatę z liści mniszka lekarskiego. Po pierwsze, doskonale smakuje. Po drugie, właściwości prozdrowotnych i ogólnie nie musimy wydawać pieniędzy na herbatę sklepową, która czasami ma dość wątpliwą jakość. Wiecie na pewno, że można przyrządzić herbatę kwiatową z kwiatów mniszka. Można po prostu wysuszyć listki i dodawać do innych ziół, tworząc mieszanki ziołowe. Ale fermentowana herbata ma wspaniałe działania na nasz organizm. Działa odtruwająco, moczopędnie, żółciotwórczo, wspomaga procesy trawienne i chroni wątrobę. Pokażę Wam krok po kroku, jak fermentować prawidłowo. To jest bardzo proste. I wiecie, co jest najlepsze? Liście mniszka możemy zbierać przez całe lato, nie tylko na wiosnę, kiedy intensywnie kwitnie. Wybieramy się na łąkę w suchą, słoneczną pogodę, ale nie z samego rana. Trzeba, aby już nie było rosy. Zrywamy zdrowe, nieuszkodzone listki i najlepiej te ze środka rozety, które są młode. Starsze listki znajdujące się na zewnątrz rozety po prostu zostawiamy. Tu warto zwrócić uwagę na jeden aspekt, by nie pomylić mniszka z mleczem. Te dwie rośliny są bardzo podobne. Teraz Wam to pokażę. Mlecz jeszcze nie kwitnie i nie porównamy kwiatów. Natomiast dwie zasadnicze różnice Wam pokażę i zobaczycie, że z łatwością będziecie te rośliny rozpoznawać. Zobaczcie, to jest mlecz, którego nie zbieramy. On ma po środku łodyżkę, od której odchodzą liście. A to jest mniszek, żadnej łodyżki. Każdy listek wychodzi z ziemi ze środka rozety. Teraz zobaczcie kolejną różnicę. Mlecz ma włoski na łodydze oraz na tylnej stronie liści, a mniszek żadnych włosków nie ma, gładkie listki. Oczywiście jest więcej różnic i je pokazuję w innym nagraniu. Link zamieszczę w opisie pod tym wideo, sięgnijcie po niego, tam dokładnie pokazuję wszystko na obrazkach. Zebrane liście trzeba będzie rozłożyć na 1–2 godziny do przywiędnięcia. Można w tym czasie je przywrócić ze 2–3 razy na inną stronę, szczególnie jeżeli uzbieracie tak dużo jak ja. Ale oczywiście tak dużo nie musicie zbierać, ja po prostu rozdaję później taką gotową herbatę całej rodzinie, dlatego dużo potrzebuję. Po przywiędnięciu z powrotem zbieramy nasze liście i zaczynamy kolejny etap – rozgniatanie. Wydobywanie z liści enzymów. Dlatego ta herbata nazywa się enzymatyczna albo fermentowana. Najlepszym sposobem jest użycie takiej starej maszyny do mielenia mięsa. Moja ma chyba już ze 20 lat. Jestem ciekawa, kto też kiedyś z takiej maszyny korzystał. Napiszcie w komentarzach. Widzicie, stare urządzenia nadal się przydają. Można oczywiście użyć elektrycznej maszynki do mięsa, można mocno rozwałkować listki walkiem do ciasta, można każdy pojedynczy listek zgniatać w dłoniach. Ja zgniatałam w dłoniach kwiaty kaliny, kiedy z nich robiłam herbatę fermentowaną. Jest efekt dokładnie ten sam, ale oczywiście maszyna ułatwia i przyspiesza cały proces. Teraz nasze zgniecione liście wkładamy do szklanego pojemnika. Delikatnie ugniatamy, nie musi być bardzo mocno i szczelnie zamykamy. Trzeba odstawić słoik w cieple miejsce na 1–2 doby. Niech cały proces fermentacji zachodzi, niech tam trwa. Wykorzystam do tego termofor i ręcznik, no bo w domu za ciepło nie jest, a chcę proces przyspieszyć. Po 2 dobach fermentacji liście zmieniły kolor na bardzo ciemny, taki kolor haki. Zmienia się też zapach, bo po pierwszym dniu on nie jest zbyt przyjemny, jak to w fermentacji, ale po 2 dniach zapach staje się delikatny z taką bardzo ciekawą nutką. Teraz ostatni etap. Trzeba przerwać proces fermentacji. poprzez suszenie sfermentowanych liści. Doskonale się sprawdzi dehydrator. Mój model ma 6 takich tac, dodatkowo potrzebne będą specjalne podkładki o drobnych oczkach, bo jeżeli będziecie zgniatać wałkiem, to będą duże zgniecione listki, a u mnie po tej maszynie one są bardzo drobne i po wysuszeniu będą przypominać herbatę granulowaną, dość drobniutką. Możecie też użyć piekarnika, jeśli takiej suszarki nie posiadacie. Tylko w piekarniku trzeba to robić z termoobiegiem i uchylonymi drzwiczkami. A tak po prostu na stole taką herbatę nie da się wysuszyć, ona nie wyschnie, tylko spleśnieje. Dlatego u mnie dehydrator. Teraz w ogóle zaczyna się taki okres, kiedy będzie u mnie cały czas w obiegu. Dużo będę z nim pracować, bo zaczyna się sezon. Teraz zioła, później będą jeszcze jagody, owoce, warzywa itd. Zobaczcie, w tym modelu dehydratora nawet jest specjalny program do robienia fermentowanej herbaty z podpowiedzią, ile czasu i w jakiej temperaturze. Nastawiam na 45 stopni, na początek na 4 godziny, chociaż łącznie suszyłam 6 godzin, bo po 4 herbata wydawała mi się jeszcze trochę wilgotna. A po zakończeniu procesu wyciągamy z suszarki lub z piekarnika i trzeba zostawić taką już wysuszoną herbatę jeszcze na 1-2 godziny po prostu na stole, by się zaadaptowała do temperatury pokojowej. A następnie przesypać i przechowywać w szklanym pojemniku ze szczelną pokrywką. W takich słoikach ja przechowuję wszystkie zioła. I teraz zostało nam tylko delektować się smakiem, a jednocześnie regenerować swój organizm, wykorzystując leczniczą moc mniszka lekarskiego. Takie fermentowane herbaty można robić ze wszystkich liści jadalnych roślin oraz z roślin leczniczych. Może być z maliny, jeżyny, porzeczki. Wkrótce zacznie kwitnąć kalina. I proponuję Wam zrobić z jej kwiatów 2 herbaty, kwiatową i czarną fermentowaną. Niesamowity smak, ale o tym w innym nagraniu, które znajdziecie już na moim kanale i do którego Was zapraszam. Udostępnijcie bardzo proszę obecny filmik swoim znajomym. Sezon na mniszek trwa, niech jak najwięcej osób skorzysta z przepisu. I napiszcie, jak Wam się podobało nagranie. A ja życzę Państwu dużo zdrowia i do zobaczenia w kolejnych wideo. Z Wami była Natalia Samarec.